Naszym nowym gościem Marcin Kwidziński, drużyna Tiger Team. Zadowoleni z tego sezonu, czy nie? Niekoniecznie. No myślę, że można było parę rzeczy lepiej zrobić. Mhm. Obecna sytuacja jest taka dosyć, można powiedzieć, teraz gorąca, no ale musimy punktów jak najwięcej zebrać w pozostałych dwóch meczach, żeby utrzymać się w trzeciej lidze. No właśnie, to do końca nie jest pewne, czy się utrzymacie. Drużyna A, no stosunkowo podobnych ma rywali co wy. Podobną sytuację w tabeli, jeden punkt mniej z tego co pamiętam. Ale z nimi wygraliście. Z nimi wygraliśmy, ten mecz o dziwo dosyć łatwo nam poszedł, bo faktycznie to 3-0 było dosyć takie, można powiedzieć, spokojne. W ostatnim meczu dosyć mocno dopingowaliśmy drużynę DNV, tak, żeby jak najlepiej im poszło. No niestety te dwa ostatnie sety średnio im wyszły, no ale tak jak mówię, mamy nadzieję tak naprawdę, że zrobimy wszystko to, co jest w naszych rękach teraz do zrobienia. Dzisiejszy mecz turbo istotny, no i właśnie wspomniane DNV to jest tak naprawdę wisienka na torcie tego sezonu. No właśnie, oni byli bardzo blisko tego, żeby w tym drugim secie jednak wygrać. Końcówkę tam troszeczkę schrzanili i ostatecznie zakończyło się porażką. Zgadza się, Krzysiu Mądry nawet tam głośno klaskał, dosyć mocno dopingował, no ale niestety wyszło jak wyszło. Według dość powszechnej opinii gracie poniżej swojego potencjału. Ten potencjał jest zdecydowanie większy niż wskazują na to wyniki. Jak myślisz, z czego to wynika? Wiesz co? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Nie ma jakiegoś konkretnego, wydaje mi się, tutaj argumentu, który mówi o tym, że jest jak jest. Bardzo dużo przepracowujemy ciekawych tematów z Kołkiem razem na treningu, bo tutaj naprawdę Kołek nas w czwartki dosyć mocno ciśnie i nie tylko pod kątem samego takiego współgrania, ale dosyć mocno też kładzie elementy takie mocno techniczne, więc w tą stronę też dosyć staramy się mocno rozwijać. Nie ma jakiejś takiej konkretnej rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu ja osobiście nie przepadam za tą halą. Lepiej się czuję na innych obiektach. Tutaj jakoś nie mogę wyczuć tego obiektu, ale mówię, to jest jakby moje zdanie. Nie? Może się jeszcze przyzwyczaić, tych meczów aż tak dużo w siatkarskiej lidze Trójmiasta mimo wszystko nie grałeś, bo stosunkowo niedawno dołączyłeś do drużyny, znaczy kilka sezonów temu, natomiast nie jesteś jedną z najstarszych osób z tej drużyny. Właśnie ta rotacja w waszej drużynie jest dosyć spora. Na przestrzeni kilku sezonów, drzwi obrotowe w siedzibie Tiger Team założone. Z czego to wynika, że nie możecie ustabilizować tego składu, że co nowy sezon, nowe twarze się pojawiają, starzy odchodzą, nowi się pojawiają i ta rotacja jest naprawdę duża? Wiesz co, tak naprawdę trzon jest w zasadzie uważam ten sam, bo zawsze był Dawid, którego co prawda teraz nie ma, Staszyński. Natomiast jest Sokół, doszedł w ostatnich dwóch sezonach w sumie Marcin na rozegraniu, więc tutaj tak naprawdę coraz lepiej się rozumiemy. Z Marcinem gram już kupę lat, w zasadzie w juniorach, w kadetach, w młodzikach, wspólnie graliśmy razem w Stoczniowcu, w GTS-ie, więc tutaj się znamy dosyć dobrze. No ale tak jak mówię, na środku w sumie też nie widzę większych zmian, na libero nam się trochę zmieniło, bo Max jest do tego sezonu. No ale Max tak naprawdę chyba wniósł dużo też do naszego zespołu, bardzo dobrze gra w polu, przyjęcie też uważam ma dosyć dobre, więc mimo tego, że straciliśmy Białka, Dawida, to i tak nie widzę jakichś większych strat pod tym kątem, nie? Porozmawialiśmy trochę o pozycjach. Często grywałeś w siatkarskiej lidze Trójmiasta na środku, często w ataku. Jednak wolisz ten atak z tego co wiem, natomiast chyba te warunki sprawiają, że często na ten środek ci przesuwano. Wiesz co, ja całe życie gdzieś tam grałem albo na lewym, albo na prawym. Jak mówimy właśnie o tych czasach młodzika, kadeta czy też juniora. Ja mam bardzo duży problem z barkiem, gdzieś odsuwam swoją operację na drugi plan, więc dużo tych meczów omijam, ale tak jak mówię, to jest związane z tym po prostu, że gdzieś tam za mocno nie mogę bić. Natomiast na środku, w momencie kiedy nie byłem mocno wykorzystywany w ataku, to gdzieś tam te długie łapy mi pomagały w bloku, więc to bardziej w tą stronę, a nigdy nie byłem zwolennikiem tej pozycji, więc wolę po prostu grać na bombie. Krzysiu Mądry bardzo dobrze się na tej pozycji odnajduje, więc tak naprawdę gdzieś tam staram się go jedynie wspomagać obecnie. No i to tyle w sumie, nie ma takich jakichś większych tematów dotyczących środka. Grałem po prostu, bo chłopaki potrzebowali tego środka. Jako że gdzieś tam mówię, trochę byłem ograny, to pomogłem na początku i teraz już w sumie mam dosyć tego środka, więc tam raczej nie chcę grać. Nie? Dwa pytania, które łączą się tak naprawdę w jedno. Najlepszy i najgorszy mecz w obecnym sezonie?
Najlepszy myślę, że właśnie chyba z drużyną A. Chociaż myślę, że te mecze, które zagraliśmy na przykład z Intermarine, były w porządku. No i na przykład bez Boys Bloom. Tam też uważam, że nie było wcale tak źle. Te mecze uważam, że mogliśmy tam zdecydowanie więcej wyciągnąć. Natomiast no, najgorszy, już co ciężko mi powiedzieć teraz, tak mi nic nie przychodzi do głowy. Same dobre były. Nie, może same dobre, tylko wiesz, można było zawsze coś więcej wyciągnąć, ale nie ma czegoś takiego, że był jakiś paraliż, coś w tym stylu, nie? Jakby nie ma, nie przychodzi mi nic do głowy. Na tę chwilę nie rozstrzygnęła się jeszcze kwestia mistrzostwa w trzeciej lidze. Bez Boysi czy Challengersi, swoim zdaniem? Bez Boysi. Challengersi, z którymi dosyć często gram w poniedziałki, właśnie to mam też kupę znajomych. Natomiast no, uważam, że jednak bez Boysi troszeczkę mają więcej siły fizycznej. Zresztą też to pokazali w bezpośrednim meczu, więc jednak obstawiałbym w tamtą stronę. Jakaś deklaracja teraz ze strony Marcina Kwiecińskiego. Marcin zostaje na przyszły sezon Tiger Team. Wiesz co, traktuję tę grę naprawdę czysto w taki sposób, żeby się po prostu poruszać. Nie traktuję jako wewnętrzne wyzwanie, więc co przyniesie przyszłość, tak naprawdę pozostawiam, wiesz, dyplomatycznie. Losowi. No dyplomatycznie, tak. Ale z nutką takiej zagadki. Dzięki bardzo za wywiad i do zobaczenia. Dzięki wielkie.